dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję bardzo za to, że Państwo przybyliście. Rzeczywiście dzisiaj tutaj na rynku, w tym wyjątkowym mieście, wyjątkowym regionie rozpoczynam moją drogę do Parlamentu Europejskiego i zabiegam o to, żeby uzyskać takie poparcie, żeby mieć mandat w Parlamencie Europejskim i bronić polskiej suwerenności. To dzisiaj jest taki obszar, który jest najbardziej zagrożony. Najbliższe kilka lat to będzie taka bezwzględna walka o suwerenność w Parlamencie Europejskim i trzeba tam, no, przy takim mocnym zderzeniu, trzeba tam po prostu ludzi z doświadczeniem. Ja mam bardzo duże doświadczenie, 8-letnie doświadczenie ministerialne, w tym 5 lat jako wiceminister sprawiedliwości, 3 lata w kancelarii premiera jako minister konstytucyjny. Mogę powiedzieć, że od wielu lat jestem w polityce, ale z tą ziemią też po części jestem związany rodzinnie, ponieważ dużo moich krewnych tutaj mieszka, w tym świętej pamięci dziadek pochodził z Wierzchosławic, a właściwie z takiej małej mieściny przy Wierzchosławicach, Kosławice, pan radny tego nie wiedział. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę tutaj właśnie zainaugurować moją drogę do Parlamentu Europejskiego. Szanowni Państwo, dlatego mówię o suwerenności, ponieważ jest kilka takich niepokojących sygnałów w ostatnim czasie, które pokazują, że ta suwerenność naszego kraju może być naruszona, zagrożona. Chodzi przede wszystkim o kwestię środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środków, które, jak wiadomo, otrzymaliśmy, tym się pan Donald Tusk jako premier rządu polskiego chwalił. Natomiast z komunikatu Komisji Europejskiej wynika, że jednym z elementów, na który zgodził się, żeby te środki otrzymać, było poddanie polskiej konstytucji prawu unijnemu. Czyli jakby stanął przeciwko polskiej konstytucji, która wprost w artykule 8 mówi, że to jest, że ma moc najwyższą. Chodzi o to, że w przypadku jakiegoś ewentualnego sporu dotyczącego na przykład kwestii wartości pewnych, a będzie taki spór, będzie takich sporów wiele, między innymi kwestia chociażby adopcji dzieci przez pary homoseksualne, czy też związki małżeńskie osób tej samej płci, nie ma żadnych wątpliwości, że ci, którzy promują tego rodzaju działania, będą się opierali na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i będą w ramach ewentualnego sporu kierować takie zagadnienia do Trybunału Sprawiedliwości, który będzie rozstrzygał zawsze na niekorzyść nas. Wiadomo, że w Polsce związek małżeński to jest kobieta i mężczyzna, ale w innych krajach jest inaczej. Niektórzy uważają, że to jest prawo człowieka do tego, żeby małżeństwo mogło być osób tej samej płci. W niektórych krajach tak jest, ale polska konstytucja stoi przeciwko temu. I to jest jeden z elementów, który w debacie się w ostatnich tygodniach pojawia, to jest pierwsza rzecz, ale pojawia się znacznie więcej spraw, między innymi kwestia Zielonego Ładu. To jest teren, gdzie jest bardzo wielu rolników. My jako suwerenna Polska zawsze byliśmy przeciwni wprowadzaniu Zielonego Ładu w takiej wersji, która dzisiaj jest omawiana. Zawsze byliśmy przeciwko temu, zawsze stawaliśmy za rolnikami. Razem z naszym liderem Zbigniewem Ziobro mówiliśmy o tym, że koszty wprowadzenia Zielonego Ładu są tak gigantyczne, że doprowadzą do zubożenia naszego społeczeństwa. To my za to zapłacimy jako podatnicy, za te różne szaleństwa, które powstają w Brukseli i dzisiaj praktycznie rzecz biorąc jest próba narzucenia tego wszystkiego w Polsce. Chodzi między innymi o kwestię zakupu aut spalinowych przykładowo, ale wiele innych rzeczy. Chodzi o neutralność klimatyczną i w tym kontekście jakby poddanie naszego społeczeństwa w tym zmianie jakby zupełnie naszych przyzwyczajeń, ale także i wielu przepisów, na które my się nie możemy zgodzić, zwłaszcza dzisiaj, kiedy za granicami kraju toczą się działania wojenne. To jest kwestia dotycząca chociażby wspólnej waluty. Na to my się absolutnie nie chcemy zgodzić. Uważamy, że to może doprowadzić do całkowitego zubożenia naszego społeczeństwa. Wystarczy zobaczyć inne kraje, jak to było wdrażane. I wiele innych rzeczy. Dzisiaj chociażby kwestia, która pojawiła się w ostatnich dniach, to kwestia zdejmowania krzyży w instytucjach publicznych. Na to my się nie zgodzimy nigdy, szanowni Państwo. Tu nie chodzi tylko o pewną kwestię naszej historii, tożsamości, tradycji, tego, jaką rolę odgrywał w naszej historii Kościół i co symbolizuje krzyż, ale to jest kwestia chociażby spraw natury prawnej.
To jest kwestia chociażby orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówił, że to jest sfera wolności człowieka. Kwestia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który w przypadkach dotyczących właśnie zdejmowania krzyży w instytucjach publicznych jednoznaczne stanowisko zajął. To jest sprzeczne z polską konstytucją, z artykułem 53. To jest kwestia orzeczenia Sądu Najwyższego w tym zakresie sprzed wielu lat, który jasno wskazał, że to jest naruszenie wolności człowieka. My musimy o to walczyć. Dlatego 9 czerwca będą wybory, które tak naprawdę będą dotyczyły wielu kwestii. Kwestii suwerennościowych, kwestii dotyczących wartości. I mam nadzieję, że te wybory wygramy jako Zjednoczona Prawica, my jako suwerenna Polska startujemy na listach Prawa i Sprawiedliwości. Ja akurat kandyduję z miejsca 5, ale mam nadzieję, że wygram i biorąc pod uwagę moje doświadczenie także unijne w kwestiach dotyczących obrony praw dzieci, udało mi się jako jedynemu politykowi przeforsować w Europie dokument, który chroni tożsamość dzieci, tożsamość, prawa dotyczące pochodzenia, języka, te wszystkie kwestie tożsamościowe, religii chociażby. Że takie rozporządzenie w Europie pojawiło się dzięki mojej interwencji, pojawiły się tego rodzaju przepisy, więc mam określony sukces, więc wiem, o co chodzi, żeby dobrze reprezentować interesy Polaków.